W wyniku zapoczątkowanej przez Henryka VIII reformacji wielu duchownych zakończyło swój żywot na szubienicy. Pewien katolicki opat postanowił ukryć najświętszą szkocką relikwię w najpotężniejszej fortecy kraju, na zamku w Edynburgu. Miała jej strzec Maria Stuart, której rządy zmieniły losy Europy. Zamki i pałace Europy. Edynburg. Edynburg, Szkocja, rok 1565. Siedzibą szkockich królów jest potężny zamek edynburski. Nazwa miasta pochodzi od imienia króla Edwina, dzięki któremu w VII wieku naszej ery na szczycie wygasłego wulkanu powstał prymitywny fort. Płaskie zwieńczenie wzgórza powstało w wyniku działania glacjałów. W roku 1313 zamek stał się centrum dowodzenia w wojnie Szkocji o niepodległość. W tym samym roku Szkoci zniszczyli twierdzę, żeby nie wpadła w ręce Anglików. Król Dawid II postanowił odbudować zamek, dodając potężne mury obronne. W XVI wieku dobudowano solidną bramę z murami grubymi na ponad 6 metrów. Zanim wrogowie dotarli do zamku, musieli pokonać 7 przeszkód. Kręta droga z kocich łbów ułatwiała broniącym się transport dział ciągniętych przez konie. Wraz z powstaniem w XV wieku wspaniałej sali balowej, zamek w Edynburgu stał się najważniejszą i najpotężniejszą fortecą Szkocji. Podobno zaczątki tej komnaty istniały już za panowania Edwina. Właśnie tu średniowieczni dworzanie ucztowali, spali i knuli intrygi. Król Jakub IV planował, że tu będzie główna siedziba szkockich monarchów. W roku 1565, kiedy najświętsza szkocka relikwia została powierzona opiece Marii Stuart, nad królestwem zaczęły zbierać się czarne chmury. Elżbieta, królowa Anglii, nazwała Marię królową sporów. No i rzeczywiście, trudny charakter nie przysparzał jej przyjaciół. Początkowo jednak wydawało się, że jedyną przyczyną jej nieszczęść jest pochodzenie. Nim skończyła 6 lat, zaręczono ją z Franciszkiem II, dziedzicem tronu Francji. Żeby przypieczętować francusko-szkockie przymierze, młodziutka królowa zostaje wysłana na dwór króla Francji. Następne 13 lat Maria spędza na licznych królewskich zamkach. Uważa francuski za swój język ojczysty. Mówi, że nazywa się Marie. Then at 17,
W wieku 17 lat traci męża i koronę. Po śmierci króla pogrążona w żałobie młoda wdowa nie jest mile widziana w swojej nowej ojczyźnie. Po raz pierwszy od dzieciństwa Maria powraca w rodzinne strony na zamek w Edynburgu. Początkowo młoda królowa Szkocji cieszyła się szacunkiem poddanych. Miała w sobie dumę cechującą prawdziwych władców. Nawet żałoba przydawała jej dostojeństwa. Jednak wciąż była jeszcze tylko dziewczynką, a szkoccy szlachcice nie ustawali w knowaniach. Lata spędzone na dworze we Francji nie przygotowały królowej do życia w Edynburgu. Pod nieobecność Marii w jej królestwie zaczęła obowiązywać religia protestancka. Jednak tak jak święta Małgorzata, której kaplica znajdowała się na zamku w Edynburgu, królowa była zagorzałą katoliczką, nie poddała się krytyce i postanowiła nie zmieniać wyznania. Religia przywieziona z kontynentu była dla Szkotów równie obca jak sama królowa. Niebawem Maria przekonała się, że nie może liczyć na poparcie protestanckiej kuzynki Elżbiety, królowej Anglii. W żyłach młodej królowej Szkocji płynęła krew Tudorów, mogła więc być konkurentką Elżbiety do tronu. Wszelkie próby zyskania sympatii kuzynki za pomocą listów, a nawet wierszy, zakończyły się niepowodzeniem. Maria wyhaftowała poduszkę, na której przedstawiła swoje stosunki z kuzynką. Elżbieta jest kotem, Maria myszą. Zapewne poddani byliby do niej lepiej nastawieni, gdyby nie jej zaciekli wrogowie. Największym z nich był John Knox, głowa kościoła. Jego katedra leżała nieopodal edynburskiego zamku. Zaatakował Marię za to, że była kobietą, a do tego katoliczką. Nie obawiał się nawet stwierdzić, że jej powrót zagniewał niebiosa. Zamek w Edynburgu chronił Marię przed niebezpieczeństwem, ale ponura forteca nie była pałacem godnym królowej. Po przerwie wrócimy do programu Zamki i Pałace Europy. Kiedy Maria nie odwiedza królewskich posiadłości i nie zajmuje się sprawami państwa, mieszka dokładnie mile od zamku, na końcu głównego traktu wiodącego przez Edynburg, we wspaniałym pałacu Holyrood. Nazwa tego miejsca oznacza Święty Krzyż. Posiadłość powstała wokół opactwa, w którym podobno znajdowały się szczątki Krzyża Pańskiego. Budowę rozpoczęła babka Marii Małgorzata Tudor, a ukończył ją jej ojciec Jakub V. Młoda królowa postanawia upodobnić pałac do tych, które widziała we Francji. Sprowadza belgijskiego Beliny, żeby chroniły ją przed przenikliwym morskim powietrzem.
Na drewnianym stropie w sypialni umieszczono inicjały jej królewskich rodziców: Maria Regina, Maria de Guise i Jakobus Rex, Jakub V. Ulubionym miejscem królowej w Holyrood była sala balowa o długości 50 metrów. Maria próbowała zyskać względy arystokracji, odrzucając licznych konkurentów starających się o jej rękę. Jednak podczas jednego z balów zatańczyła z pewnym młodym lordem, który został później jej drugim mężem. Zapewne królowa chciała wziąć ślub w opactwie Holyrood, lecz w jej czasie